Miasteczko jest w tej chwili internowane, jest pozbawione wolności. Miasteczko jest oczywiście bardzo obolałe, bo zostało napadnięte przez kilkuset policjantów i kilka grup jakichś porządkowych, służb specjalnych również i tam paru funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Generalnie mimo tego ataku, zresztą bardzo dzielnie się miasteczko broniło, bo 3,5 godziny trzeba powiedzieć, to jak na grupę około 20 paru osób, na stosunku sił powiedzmy sobie 25 do jakieś 550, 600, trudno powiedzieć dokładnie, bo mniej więcej 500 osób szturmowało funkcjonariuszy, a drugie 500 zabezpieczało po prostu, żeby nikt nie wszedł na teren placu, więc myślę, że grubo ponad 1000 funkcjonariuszy. Ostatni raz widziałem taką operację dużą MSW przeciwko nam wykonaną, jak okupowaliśmy bazy radzieckie. Więc duża operacja, ogromne siły, środki i ta operacja, przypomnijmy, zaczęła się od tego, że pan minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, wiceprzewodniczący PiS-u, oświadczył w radiu Wawa kilka dni temu, że w poniedziałek chyba, z tego co pamiętam, oświadczył, że proponuje, żeby miasteczko na jeden dzień po prostu się odsunęło, przesunęło się, żeby nie było obaw o bezpieczeństwo prezydenta Stanów Zjednoczonych i że oczywiście po tym jednym dniu, jak się przesunie z drugiej strony Sądu Najwyższego, czyli nie będzie już na Placu Krasińskich, tylko będzie od strony, jak się nazywa ta ulica boczna, która leci przy ambasadzie chińskiej i Świętojerska. Czyli tam zaraz za Świętojerską przy Biedronce. I tak policjanci nam zaproponowali to miejsce, tam jest taki duży bardzo skwer między Świętojerską a Biedronką, tuż przy Biedronce. I tam jest ogromny skwer, na którym całe to miasteczko mogło się zmieścić, dwa takie miasteczka. I sami nam zaproponowali to miejsce. Więc myśmy przystali na tą propozycję. I wszystko wyglądało bardzo dobrze, no bo bardzo nam to odpowiadało, że będziemy mogli tam wrócić, że jeżeli tylko na jeden dzień jest to przerwa, nie jest to likwidacja, to cały ten pomysł, który zgłosiła pani Gronkiewicz-Waltz 6 dni wcześniej, żeby rozwiązać to zgromadzenie, zlikwidować to miasteczko, że cały ten pomysł Hanny Gronkiewicz-Waltz po prostu upadnie. Zresztą ja, tknięty jakąś intuicją jako organizator tego zgromadzenia, zaskarżyłem tą nieprawomocną decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz kilka godzin przed napaścią na nasze miasteczko. Tak się złożyło. Po prostu wysłałem list przed terminem pocztą, zakładając, że później oczywiście można złożyć osobiście, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, data stempla pocztowego zawsze lepsza jest. I wysłałem to. No i nie spodziewałem się, że wbrew tej propozycji, żeby na dzień wcześniej się przeprowadzić, dwa dni wcześniej, czyli przed ustalonym przez ministra spraw, przez zaproponowanym publicznie w wywiadzie radiowym przez ministra spraw wewnętrznych terminie, dojdzie do akcji dużych sił policyjnych przeciwko nam. Ta operacja została przeprowadzona od godziny 22 gdzieś do 1.30, 1.40 w nocy. Witamy Józefa Filipka. To jest ten człowiek, który dzielnie kierował naszą służbą porządkową w miasteczku. Zarazem bronił kopalni Wujek przed atakiem wtedy milicji i wojska. Był w tym zespole górników, którzy unieruchomili czołg na barykadzie 16 grudnia na kopalni Wujek. Także w dniu wczorajszym o godzinie 22 zamknięto bez żadnej podstawy prawnej, zamknięto dla ludzi ruch, możliwość wejścia i wyjścia do miasteczka. Zablokowano nas ogromnymi siłami policyjnymi, około
jak mówię, 1000 funkcjonariuszy, może nawet więcej, bo tam jeszcze w odwodach było ich dużo więcej. Oczywiście dużo funkcjonariuszy służb specjalnych, myśmy to sfilmowali. I jak Państwo wiedzą, już się pojawiły pierwsze filmy w internecie, tego jest dużo. Udostępniło nam kilku dziennikarzy też swoje filmy, Ewa Stankiewicz właśnie najważniejszy. Za chwilę o tym będę mówił. Także to jest właściwie już w tej chwili, tam jest jakiś człowiek z jakiejś telewizji, który dał duży reportaż dosłownie wczoraj w nocy, jak ja byłem jeszcze w szpitalu. Także już są w tej chwili trzy duże materiały. Nasz na kręgach protestu, drugi jakiś tego człowieka z Krakowa, to jest działacz UPR-u, jakiejś młodzieżowej organizacji UPR-u, on był u mnie w szpitalu, i Ewy Stankiewicz. To są trzy materiały, które widziałem, być może jest więcej, zastrzegam się w tej chwili to, co widziałem. O godzinie 22 przystąpiono do szturmu. On się zaczął w sposób zupełnie niezwykły, ponieważ przybył przedstawiciel pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, który oświadczył, że ma w ręku decyzję prawomocną samorządowego kolegium odwoławczego, które rozpoznało nasze zażalenie na decyzję o prawomocnym usunięciu nas z pasa drogowego. No, twierdząc, że po prostu już z kolegium rozpoznało nasze zażalenie. Było to oczywiście kpina z rozumu i z czegokolwiek, dlatego że on pewnie myślał, że my pierwszego dnia wyślemy i złożymy to zażalenie, a myśmy mogli czekać zresztą nie tylko do wtorku, mogliśmy czekać do środy. W środę upływał termin złożenia zażalenia. Jak mówię, wysłałem go przez przypadek pocztą we wtorek, zakładając, że w środę jeszcze na wszelki wypadek złożymy w kolegium i tam przez tą Ukrainę prezydent, bo tam tryb nie był jasny tego odwołania, złożymy to też osobiście. Więc skoro on nam kłamał na wstępie 22, że to jest takie oszustwo po prostu na żywca, na bezczelnego po prostu, powiedział, że ma tutaj kwit prawomocny. No więc ja mówię, że no proszę pana, pan pokaże, co pan tam wytworzył, bo tu mamy w Warszawie takie zdolne, prawda, różne instytucje, które mają 130-letnich plenipolentów, to może ten list tak szybko już dotarł, prawda, przez 2 godziny z poczty na Starym Mieście do poczty głównej, już nawet dotarł o godzinie 18 do kolegium. Kolegium już zdążyło to rozpoznać, zebrało się o 18, prawda, że pan już ma decyzję prawomocną. No, wiadomo, że to wszystko kpina i po prostu oszustwo, więc mówię, pan to nam da. I on to schował i mówi, nie, nie, to ja nie dam i uciekł. I tak się zaczęła akcja w ogóle od oszusta. I co, policja przystąpiła? Tak, i policja powiedziała, że honoruje decyzję oszusta, który nie chciał w ogóle pokazać tego kwitu, ani nam, ani policji, po prostu zamknął teczkę i uciekł. Więc jak na Białorusi, ja byłem świadkiem różnych akcji, które stosowały, bo byłem przedstawicielem Rady Europy, obserwatorem z ramienia Sejmu również polskiego przez 10 lat na Białoruś, ponad 10 lat. Obserwowałem, jak tam Łukaszenko wprowadził wojsko do parlamentu, zresztą przy mnie to zrobił z bronią maszynową, weszli, jak tam łamano swobody demokratyczne, to tam właśnie też takie groteski się odbywały przeróżne. W końcowym PRL-u zresztą podobnie, nie chcę już Państwa zanudzać, ale było tego dużo w przeszłości, już się naoglądałem takich absurdów, gdzie po prostu już właściwie wszyscy wiedzą od początku, że to jest po prostu wszystko fikcja, w sensie formalno-prawne, natomiast chodzi o to, kto ma siłę, kto jest w stanie wykonać operację. I do szturmu przystąpiły jakieś brygady takie wynajęte ludzi, którzy wyglądali mniej więcej jak panowie rozkładający znaki. Wcześniejśmy oglądali, były takie firmy wynajęte nocą, sprzątające i tak dalej. Takie trochę lumpy, pijaczki, to takich dużo jakichś takich narkomanów, podchmielonych ludzi, taki margines. Takie, którzy się zgodzą za niewielką stawkę nocą pracować przy bardzo trudnych pracach, więc pojawiła się taka grupa, ja wiem, koło 100 takich ludzi, którzy uzbrojeni w siekiery, łomy, no co tam mieli, rozpoczęli po prostu działanie jak szarańcza. Jak Państwo widzą, jak pole szarańczy przechodzi plaga, to oni tak szli jak szarańcza i po prostu zamieniali to nasze miasteczko w śmieci, w ruiny, w perzynę. Po prostu
Co im tam dorwali na przykład? Flagę złamali, podeptali, jakieś krzesło dobre, jakiś stelaż z plakatem, zdjęcie prezydenta Trumpa. To w ogóle im było zupełnie obojętne, czy tam jest popiełuszko święty, czy tam jest Trump nieświęty, prezydent obecny, który właśnie no, tego dnia przyjeżdża do Polski. W zupełności im to było kompletnie obojętne, bo oni wyglądali, że nie rozumieli tego, aż w końcu jeden z naszych działaczy tam zareagował i podszedł do dowodzącego akcją policji i mówi, proszę pana, tutaj jacyś goście, chciałem pana zawiadomić o popełnieniu przestępstwa, ponieważ tutaj jakaś grupa ludzi niejasnej proweniencji, abstrahując, czy legalnie podejmują tą akcję, oni niszczą mienie, które jest znacznej wartości cudzych organizacji, cudzych osób, i po prostu no, zamieniają majątek w błoto, po prostu niszczą mienie znacznej wartości. Policja powiedziała w ogóle po pierwsze, że ich to nie interesuje i okazało się w ogóle w tej akcji, co jest niezwykle charakterystyczne, muszę powiedzieć, tej akcji przecież trwającej 3 godziny 40 minut, tam było bardzo dużo funkcjonariuszy, bardzo dużo dowódców wysokiego szczebla. Myśmy przepytali wszystkich bez wyjątku tam z szarżami i wielu szeregowych. Żaden nie chciał podać imienia i nazwiska. Wszyscy jak jeden mąż uciekali jak pchły na pytanie, jak ktoś z kamerą czy ze smartfonem zadawał pytanie, a pan jak się nazywa, na jakiej podstawie prawnej pan działa, skąd pan tu jest. Ani jeden funkcjonariusz policji nie przedstawił się, kim jest, i wszyscy zgodnie do samego końca akcji odmawiali podania jakichkolwiek danych, czy numeru służbowego, czy okolwiek. Znaczna ich część wyglądała jak przebierańcy. Mieliśmy na przykład tam taką ekipę, która miała niebieskie jakieś kamizelki i miała czapeczki z napisem Policja Nowego Jorku. I mówili po polsku, jako żywo, bez akcentu amerykańskiego, więc nie wiemy, co to byli za goście. Wyglądali, że czapki kupili na odpuście gdzieś w Kielcach, jak tam sztachetami się ktoś bił, bo były to po prostu żałosne podróbki amerykańskich czapek, takie wyglądały tandetnie. Także było to dziwne towarzystwo i nikt się nie chciał tam po prostu wylegitymować. Efekt był taki, że wszystko, co się dało, zmietli. W pewnym momencie tam ktoś zadzwonił z kierownictwa tej akcji, żeby przestali niszczyć i mniej więcej od połowy tego miasteczka zaczęli segregować rzeczy, które wkładali na ciężarówkę z jakimś tam zabezpieczeniem mienia. I właściwie czym bliżej ta akcja się zbliżała do wozu Drzymałej, do końca tej operacji, tym bardziej ona przybierała, zwalniała i przybierała postać groteski. I największym kłopotem dla nich był oczywiście wóz Drzymały, z racji, że to duży obieg, ciężki i oznaczony przez plakatami z wizytą, witającą wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych, z naszą z radością. Dzień wcześniej wszystkie media w Polsce te pokazywały te nasze banery. I jeszcze na dodatek na jednej z tych przyczep my mieliśmy taki punkt zrobiony, gdzie przemawiamy. Ja tam przemawiałem na wiecu do naszych ludzi i do policjantów. I policjanci przystawili 3 drabiny do tego naszego kampera i weszli na górę 3 policjantów i zrzucili mnie z tego kampera po prostu jak worek kartofli w objęcia policjantów, ponieważ policjanci, no było za wysoko, żeby mnie mogli łapać, bo to za duża masa w stosunku do wysokości, więc duże przyspieszenie. Nie byli w stanie oczywiście mnie zatrzymać i w związku z tym chwycili w zasadzie wyłącznie za ubranie. Efekt był taki, że zdarli ze mnie ubranie, które właściwie w całości od pasa w górę trafiło na moją głowę i zostałem zaduszony pod ciężarem właśnie, jak powietrza własnego ubioru i ich nacisku. No i uderzyłem karkiem głową o ziemię. Na szczęście tam był trawnik, więc to przeżyłem. Nie zginąłem, ale gdyby tam oczywiście była kostka brukowa, czy jakaś cegła, czy śledzie metalowe, to bym był kaleką dzisiaj.
Skończyło się to szybką interwencją, bo ja straciłem przytomność, karetki i zostałem odwieziony, byłem w dwóch szpitalach. Mam potłuczone żebra, mam jeszcze z 2 tygodnie jakoś to wszystko się ustabilizuje. Nie ma wstrząśnienia mózgu, jestem żywy, także nie myślę tu o jakimś celowym działaniu oczywiście policji, natomiast no, to działanie jest bezprawne, niepresjonalne. Nie wolno po prostu kogoś narażać na utratę zdrowia i życia, rzucając go z wysokości na w objęcia jakichś innych funkcjonariuszy. Także ta operacja zakończyła się zatrzymaniem, krótkotrwałym zresztą 7 osób, ponieważ jak oni się zorientowali, że mnie zrzucili i ludzie zaczynają, dziennikarze, to filmować, pojawia się Ewa Stankiewicz i tak dalej, trzeba podziękować tutaj mediom niezależnym, to w tym momencie oni zmienili w ogóle formułę, że oni nas nie zatrzymują, tylko możemy iść do domu i wziąć sobie coś z tych rupieci, co tam oni zostawili. Także w ten sposób, żeśmy w 7 ostatnich osób, które oni chcieli zatrzymać, też wyszli. Nie stawialiśmy oporu czynnego, nikomu żeśmy krzywdy nie zrobili, nie łamaliśmy prawa, zachowaliśmy się dokładnie tak, jak zresztą w czasach PRL-owskich protestów. Mieliśmy do czynienia po prostu z zupełnie niesprowokowaną, nieuzasadnioną, absurdalną agresją, działaniem od początku do końca bezprawnym. I miasteczko jest internowane, jest pozbawione wolności, my jesteśmy troszkę tam poturbowani, ale możemy już dzisiaj powiedzieć, że miasteczko chcemy, żeby żyło. Jesteśmy zdecydowani, zdeterminowani. Uważamy, że to jest bardzo dobry pomysł. Ładnie nam to wyszło przez 11 miesięcy. To był świetny pomysł nacisku na z jednej strony elity sędziowskie, z drugiej na tą wybraną kastę, a z drugiej strony na władzę, jaka by ona nie była. Jednym się bardziej podoba, drugim mniej. To nie ma tutaj znaczenia. Powinniśmy jako ludzie niezależnie myślący patrzeć każdej władzy na ręce i egzekwować obietnice jej wyborcze i jakiś interes Rzeczpospolitej, a nie prywatne. I ponieważ żeśmy się zetknęli z takim bezprawem jak za komuny, z taką arogancją, z pełnym łamaniem podstawowych standardów, w sytuacji, w której ambasador Stanów Zjednoczonych sam powiedział, że prezydent Stanów Zjednoczonych wie o naszym proteście i nie ma nic przeciwko, no to jeżeli tutaj władze nasze mają, no to dowodzi, jak różne są standardy demokratyczne, jak sobie to wyobrażają te elity, ile jest jeszcze dla nas do zrobienia. Także będziemy prowadzić działalność naszego Majdanu Sprawiedliwości dalej. Zmienimy jego formułę zupełnie. Stworzymy zupełnie nową formułę Majdanu. Ponieważ walczyliśmy też w Kijowie na tym Majdanie 2 razy, to podpatrzyliśmy, że być może jest inna forma naszego działania możliwa i będziemy o tym zresztą dzisiaj i jutro na naradach rozmawiać. Będziemy witać prezydenta Stanów Zjednoczonych i później zrobimy sobie naradę krajową. Ta nasza federacja to jest, nazywamy to ruch kontroli sądów, że ta federacja różnych stowarzyszeń, myślę, że w ciągu tygodnia wypracuje formułę. Ja tu zaproponuję taką koncepcję nową tego miasteczka, właściwie sieci miasteczek. I będziemy chcieli wrócić z dużo większą siłą na to miejsce, co oczywiście nie będzie łatwe, bo już wiemy, że tutaj 2 elity będą przeciwko, więc chcemy zorganizować po prostu świadomą część społeczeństwa, która temu bezprawiu się przeciwstawi. Jesteśmy zdeterminowani, my jesteśmy troszkę obolali, to nie chcemy pozwolić na to, żebyśmy byli tak traktowani, no szczególnie kolega nasz Józef, który już był tak raz traktowany 16 grudnia, przeżył tylko dlatego, że stał powyżej linii strzału, stał na tym czołgu zdobytym. Ci jego 9 kolegów, którzy stali niżej, zostali przecież zastrzeleni przez milicjantów. Nie chcielibyśmy żadnej tej powtórki. Cieszymy się, że się krew nie przelała, że tutaj nikogo z nas nie zabito, nie stały się jakieś dramatyczne rzeczy, a było bardzo niedaleko.
Jesteśmy oburzeni niszczeniem naszego mienia, jesteśmy oburzeni łamaniem podstawowych praw obywatelskich, jesteśmy oburzeni nieprawdziwymi informacjami, jakie komenda policji, rzecznik policji stołecznej rozpowszechnia do Polskiej Agencji Prasowej, a Polska Agencja Prasowa to powtarza, nie pytając nas o tym, jak było, nie pytając o filmy, o nagrania. Mamy to wszystko, mamy, publikujemy. To nie jest przyjemne, jak polska agencja, którą płacimy podatki, zachowuje się jak jakiś organ Urbana, czy nie wiem, jakiś inny taki zupełnie nie mający elementarnej uczciwości w sobie, pachowości takiej zawodowej. Wszystkie dzwonią, telewizje, agencje, wszyscy się interesują materiałami, które mamy, a Polska Agencja Prasowa jest taką specyficzną agencją, której prawda nie interesuje, ma jakieś własne koncepcje czy zalecenia, może żądają, trudno powiedzieć. Paweł z Dunru, Kontroli Wyborów. Bo mamy tylko ogląd ze strony protestujących, a warto jeszcze poczekać na analizy, na dokumenty, na wypowiedzi. Ja bym się bardziej skłaniał ku koncepcji, że to jest prowokacja i prowokacja podwójna. Tylko jedna warstwa to jest ta warstwa polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczególnie w przeddzień głosowania w Sejmie nad wotum nieufności wobec pana ministra, bo dzisiaj była debata nad tym wnioskiem. Więc nie wiem, nie jestem pewien, czy panu ministrowi rzeczywiście by się opłacało organizować taką akcję. Czy ktoś czasami nie chciał zwrócić uwagi na niego w ten sposób? Więc ja jeszcze nie wiem. Ale inny wymiar prowokacji to jest dla mnie prowokacja antyamerykańska. Dlatego, że po pierwsze były wypowiedzi przedstawicieli administracji, między innymi pana ambasadora Jonesa, który relacjonował stanowisko pana prezydenta Trumpa. A drugie to jest kontekst też czasowy. Operacja ta zaczęła się po godzinie 23, jeszcze 4 lipca, czyli w Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wtedy, kiedy kończył się raut, kończyło się przyjęcie z okazji właśnie Dnia Niepodległości w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, gdzie większość ważnych osób, duża część ważnych osób, także posłów, była. Ciekawe, że właśnie w takim momencie ta operacja się zaczęła. Więc nie wiem, czy to także... To jest jedna rzecz, że te wypowiedzi ze strony administracji amerykańskiej, a z drugiej strony od początku nasza postawa, gdzie bardzo się cieszyliśmy, podkreślaliśmy, jest bardzo ważne, że po pierwsze pan prezydent Trump przyjeżdża do Polski jako do pierwszego kraju w Europie. To jest pierwszy raz w ogóle w historii, zaraz po objęciu urzędu. I że na miejsce swojego wystąpienia, które zapowiadane jest na placu Krasińskich, a dokładnie przed pomnikiem bohaterów Powstania Warszawskiego, że to przemówienie ma mieć znaczenie nie tylko lokalne, czyli ma nie tylko kontekst stosunków polsko-amerykańskich, ale że ma to być przemówienie do szerszego auditorium europejskiego. Dlatego właśnie w tych dwóch płaszczyznach ja widzę tę akcję. Dla uczestników protestu to był bandycki napad pod osłoną, no niestety pod osłoną osób, które były w mundurach polskiej policji. Też nie jestem do końca pewien, czy to rzeczywiście byli policjanci. Z tego, co wiemy, to wszyscy mówili płynnie po polsku, ale no, różnie to bywa. Poczekałbym właśnie z oceną, dopóki nie będziemy mieli więcej informacji, kto brał udział, nie tylko kto wydał rozkaz, ale też bezpośrednio kto brał udział, kto dowodził na miejscu.
bo to, że musimy domagać się wyciągnięcia jak najdalej idących konsekwencji wobec osób, które wydały taką decyzję, wobec osób, które wykonywały tę decyzję, to jest oczywiste. A co do tego, że protest musi trwać, no ta akcja pokazała, że bardzo ważne siły w Polsce są zainteresowane w tym, żeby nasz protest zniszczyć, to znaczy uważają nasz protest za ważny, no co nas dodatkowo wzmacnia w determinacji. Naszą determinację i w tym momencie wycofanie się z tego protestu byłoby nierozsądne. Natomiast ważne jest istotnie, żeby zmienić formę tego protestu, żeby ten protest był bardziej uciążliwy dla tych, przeciwko którym protestujemy, czyli dla tych, którzy są nadal czynnikiem, który uniemożliwia wybijanie się Polski na niepodległość. Krzywdy nam nie zrobili żadnej, wzmocnili w nas determinację, nikt nie zginął, nikt nie został ranny, drobne jakieś tam moje uszczerbki na zdrowie są śmieszne, jest to przestroga, to nas powinno tylko zmobilizować do działań bardziej masowych, skutecznych, roztropnych, jeszcze bardziej roztropnych. Widzimy, że mamy plasywanych prowokatorów, że to wszystko jest po prostu banda oszustów. Spokojnie, proszę Państwa, załatwimy polskie sprawy, wygramy, tylko się lepiej musimy przygotować i zorganizować. Dziękuję za przybycie, 5 minut przerwy. Jeszcze jedną rzecz.